dzisiaj zagramy w bitwę statków w realnym życiu. Szczury lądowe. Ahoj! Za chwilę zagramy w kamień, nożyce, papier po to, żeby ustalić, z czego będą zbudowane nasze statki, kto będzie właścicielem danego statku oraz jakimi rzeczami będziemy mogli rzucać w statek przeciwnika, żeby go rozwalić. Przed nami znajdują się różne warstwy styropianu. Jedna, dwie oraz trzy. Kto wygra w 3x3, ten może zadecydować jako pierwszy, które wybiera. 3x3! Wszystko. 3x3! Haha, ja pierwsza! Wybiorą oczywiście trzy warstwy. Na pewno? Nie lepsza będzie ta? No, jedna kula do kręgli i idziesz na dno, bejebe. A no to jednak trzy zostają. No dobra. Nie przekonał mnie. 3x3! Tak jest! Dobrze, biorę to! To moje! Nie, to moje! Czemu to twoje? Bo ja wybieram. Myślisz, że taka lekka łajba będzie lepsza? Trzeba się tak rozegrać. Niech będzie. Czas teraz wybrać makarony. Puli są. 3, 2 albo 1. 3x3! 3x3! Nie! Ty ostatni wybierasz. Tak, trzy. 3x3. Ja pierwsza! Jestem najlepsza w 3x3. Ty jesteś najlepsza chyba w te statki, zobaczymy. Oczywiście poproszę 3. Proszę. Na ty ile weźmiesz? 1? Please? 1? Please. Szaku, ja wiem, że ty nie jesteś zbyt dobry w podejmowaniu decyzji, ale dzisiejsza to chyba była twoja najgorsza. No, faktycznie. No, czas wybrać teraz kapitana naszego statku. 3x3! Tak jest! No i co, bierzesz Colta? On jest najlepszy, stary, ma pistolet. Kruk, wybieram cię! No, ja chcę Lona. 3x3! Yes! No co jest? Masz Colta. Jesteś dzisiaj najgorszy! On będzie strzelał w twój statek. Ciu-ciu. Wiesz, że ty strzeliłeś hat-tricka? No. Mam tego farta. Ładujcie ich do kubków. Jak kapitan wypadnie ze statku, a wasz statek i tak będzie pływał, i tak przegrywacie. Albo ty przegrywasz. Albo ja. W kubeczku znajdują się łodzie ratunkowe w postaci baloników. Zróbmy coś śmiesznego. Jakoś tak dziwnie podzielmy. 6, 3 i 1. Ale co jeden? Czemu ja mam mieć jeden? No zagramy, zagramy, zagramy. No. Ostatni ma jeden balonik. 3x3! 3x3! Kurwa! Ja chcę kapok pomarańczowy. Jakiś niesamowity dzisiaj. 4 razy z rzędu. Jeszcze niech mi pęknie najlepiej przy dmuchaniu. To będzie już super. 3x3. Dobrze. 6. Ja 3. 6. 6. Lecimy. Moi drodzy, przedstawiam wam mój statek z solidną podstawą z 3 makaronów oraz solidnymi 3 masztami w postaci balonów. Mój statek nazywa się La Sirene z H2O. Rzucamy go od razu na głęboką wodę. Przepięknie. Teraz kapitan Leon ląduje na swoim miejscu. I ruszaj, kapitanie, w niebezpieczny rejs. Tak prezentuje się moja gotowa łajba. Ten statek nazywa się Bekas. Na cześć latającego, bekającego ptaka. Tutaj mamy gniazdo. Każdy balonik to jest jajko, a w środku siedzi sam pan Bekas. Mój statek prawdopodobnie będzie najszybszy, ponieważ posiada aż 6 masztów. Jak wiatr zawieje, no to będzie mu stawiał opór, co nie? Czas zwodować Bekasa i też niech płynie jak najdalej. No niestety, u mnie nieco skromnie, jak u innych graczy. Mamy jeden balonik, jedną oponkę i to tyle. Jest to statek spoko loko, gościu. Lecimy na piątkę z plusem. Myślę, że spoko loko. Plus i 2 punkty. Punkty. Złoto. Nowa jednostka miary. Na arpie wkładamy kapitana. Jest to hardkorowe wodowanie, także uwaga, lecimy. Ale poszedł. Jak kajak z idealnego drewna. Mogłeś nazwać spoko loko kajak. Mogłem, ale tak nie zrobiłem. Trudno, lecimy. Jesteśmy właśnie na tarasie, czyli miejsce, z którego będziemy rzucać w nasze statki. I stwierdziłam, że skoro ja mam najlepszy statek, to Szaku zaczyna. Później Krystian, a na końcu ja. A teraz kołem fortuny Szaku wylosuje amunicję, którą będzie mógł cisnąć w nas, czyli w swoich przeciwników. Dobra, uwaga, losujemy pierwszą piłkę. Co to będzie? Piłka do rugby! Let's go! Na pewno coś pójdzie teraz na dno. Jedziesz! Dobra, idealnie w Krystiana kółeczko. Nope! Co to było? Było tak blisko! No ale się nie udało. Czas na mnie. I uwaga... Piłka do nogi. Nieźle. JJ-ka, La Sirena najbliżej. O! Trafiłem w Szaka statek! Ale nawet go nie drasnąłem. Najgorzej. Solidna konstrukcja. Dokładnie. Spoko loko. Teraz czas na najsilniejszego kapitana. Piłka do kosza!
To będzie mocny rzut. Znając moje szczęście, mogę trafić w swój statek, więc trzymajcie kciuki, oby tak nie było. Uwaga! Tyle brakowało! Przestrzeliłam. Zero. Miss. Dobra, mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej. Losujemy. I uwaga! Piłka do kosza! Obym tylko trafił, proszę. Uwaga! Nope! Licho, licho! Losujemy. Piłka do rugby! Ale petarda pójdzie. Nie, no prawie! Najgorzej! Mam nadzieję, że wylosuję jakąś ciężką amunicję. Piłka tenisowa. Najbliżej jest okręt Krystiana. No trafisz. Ale się odbiła! Zero uszkodzeń! Niezatapialny statek. Dobra, oby była kula do kręgli, chociaż z bliska będę rzucał. Uwaga! Kula do kręgli! O tak! Już ty najdziesz na dno. Żeby było sprawiedliwie, chodzimy na drabinkę. Będzie z wysokości, gościu. No i kogo to wybrać? Po lewej mój, po prawej twój, a tam daleko JJ-ki. No w swój raczej rzucać nie będę. A trafisz? Twój jest akurat naprzeciwko. Także stary! Nie trafisz. Żebym dorzucił. Stary, co nie trafię? Pato! Wow! Co po basenie? Basen cały, ale straciłeś kulę armatnią. Ważne, że mój statek dalej się trzyma, a jest najsłabszy. Każdy się śmiał, każdy olewał, a tu proszę. No. Losujemy. I uwaga. Piłka gimnastyczna, to ta duża? Zostawcie łapkę w górę, a ja ładuję odłamkowym. Uwaga! Leci! To mój statek! Dobrze! Sabotaż! Urwałem w sobie balona. Ej, też chcę taki duży pocisk. Piłka nożna. Rzucamy w spokoloko gościa. Jesteś najbliżej! Wow! Sprawdźmy, czy jest w ogóle kapitan w kajucie. Uwaga, VAR. Ja tu już widzę. Jest, siedzisz tywniutko. Poprawiaj! Nie poprawiaj! Głaskałem go, żeby się nie martwił, jest dobrze. Jeśli widać, że jestem mokry, to pewnie się zastanawiacie dlaczego. Kto wrzucił kulę, musiał ją wyłowić. No i się zmoczyłem, ale i tak się nie wyłowiłem. Także losujemy kolejną Brawo! Rzecz. Uwaga, kręć, proszę, ja chcę rugby. Gimnastyczna piłka! O nie! Toniesz, idziesz Mamy na dno! Przerąbane! Jest ty na szyku, się lecisz! Kubeczek! No tak średnio bym powiedziała, tak średnio, panie kapitanie. Gdyby nie było wody, bym trafił! Leciało idealnie! To za wysoko leży ten twój stateczek. Losujemy. I uwaga. Piłka tenisowa, taka malutka, najgorzej. Wszystkie statki przy jednej burcie. W któryś muszę trafić. Ajajajaja. Spoko, loko gościu dostał, ale nie poczuł. Dawałam im fory, ale żarty się skończyły. Proszę. Kula do kręgli! O nie! Ha, ha! Lecimy na dół. Zemsta jest słodka! Nie. Pa, pa, panie Colt. Już se pan nie postrzelasz. No co ty mówisz w ogóle? Za burtą! Wstrzępach! No pokaż mi się, chce, jesteście z siebie dumni? Miałeś swoją szansę. No nie, właśnie. Kulą armat miał. Byłem najgorszy. Szło mi najgorzej. Od samego początku przegrywałem losowość. A wy i tak musieliście we mnie kulą do kręgli po prostu szczycić. Jesteście niepoważni. Naprawdę, ja w ogóle w nie gram. To jest amerykański kinoakt! Tu się dzieje więcej niż w kalejdoskopie. No. Staj. Widzisz jaki celny rzut? Widzę, jaka ty głodna byłaś właśnie, ale żeby tak aż buzię otworzyć, to ja jestem w szoku. Ale napis został. Spoko loko gościu na pamiątkę. Napiszcie w komentarzu. RIP spoko loko gościu. Zasłużył na piątkę z plusem i dwa punkty. Zostaliśmy na polu bitwy tylko ja i JJ-ka. W samo południe. Uwaga. Będę rzucał piłką do kosza. Ale co się popisujesz? To znaczy, że dostanie na dziurę. Oby. Leć!
O! Wow. Dostała. Naruszone makarony, ale nie do końca. Drasnąłeś. Drasnąłem. Niech Bóg mórz i oceanów mi sprzyja. Posejdon. Posejdon. Piłka gimnastyczna! Dobra jesteś. Najlepsza. Pożegnaj się ze swoim kciukiem. Nie ma opcji, nie trafisz. No i po balonie. Było blisko. Jeden balon mniej. Za balona się zemszczę. I uwaga. Piłka do rugby. Uwaga. Nie! Samobój. Ześlizgła mi się. Nie wierzę. Rozwaliłem 3 balony. Najgorzej. Pana to. Oby nie kula, oby nie kula, piłka oby nie kula. Kosza. Wykańczamy cię teraz. No. Próbuj szczęścia. Tak! Trafiłam! Trafiłaś coś. Ale nic nie naruszyłam. I uwaga. Piłka nożna. Po raz kolejny. Centralnie wczesne. La Sirena, idziesz na dno. Dostało, ale... Za dużo steropionu. Piłka się tylko odbiła. Niesamowite. Myślisz, to jest pierwsza jakość. Moją amunicją jest tym razem też piłka nożna. Boisz się? Strasznie. To dobrze. Swój statek. O, trafiłaś, ale nie do końca. I uwaga! Kula do kręgli. Idziesz na dno, baby. To jest karma, Justyna! Przegrani głosu nie mają! No to zaraz się skończy! Co ty robisz, ty? La cucaracha, la cucaracha. Jedziesz z nią po schodu! Ty się nie rozpędzaj! La Sirena idzie na dno. Kurczę, ona ma aż 3 styropiany. Nie trafi! Trzeba by było bardzo mocno uderzyć. Wal w kubek! Przeżyła! Czy mój kapitan żyje? Tak! Jakim cudem? Nie wiem! Ja myślałem, że to wystarczy. Chciałem taki zrobić super rzut, a się nie udało. Ale ty masz farta. Słuchaj, to jest po prostu solidna robota, a nie jakieś ochłapy. Co ty mówisz w ogóle? Jesteście majtki, a nie kapitany, kapitani, kapitanowie. Dobra, spoko. Kapitalnie. Spoko, loko. Twój statek to jest głąb i koniec. O, dobrze jej powiedziałeś, bardzo dobrze. Mam dla ciebie propozycję. Jeżeli teraz wygrasz ze mną w kamień, nożyce, papier, możesz walić kulą w mój statek. 3-3. Nie wierzę, nie wytrzymam. Jak? Zaraz. Nie wytrzymam, ja w strachu! Będę leżał, będę płakał, będę bity z kuli. Sprawdźmy to, co zrobię. Nie trafisz, Gamoniu. Sam tego chciałeś. Dawaj. Wszystkie syreny mórz i oceanów, pomóżcie. Pana to. Nie! Prawie za burtą! Kapitan cały czas na swoim statku. Wypadł tylko z kajuty, bo pijany był. Ale farciarz, co jest? Normalnie, teraz mój ruch. Cóż mogę rzec? La Sirena się z wami żegna, a wraz z La Sireną, Leo. Wow! Przeżyło! Leon cały czas na statku! Bez kitu! Nie wytrzymam! No, patrz, pół się złożył, ale na dno nie poszedł. Kruczek, trzymaj się! Piracie, oddawaj mój skarb! Nie trafi. Tak jest! Zwycięstwo! Patrzcie, prawie się trzymał! No, niestety, wypadł. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcielibyście się przepłynąć La Sireną, a teraz test ostateczny. Sprawdźmy, czy La Sirena potrafi latać. Leon twardo się trzyma. Dobry kapitan nigdy nie opuszcza swojego okrętu.